Cześć, witajcie z tej strony Zergon i mam dzisiaj dla was pierwszy odcinek serii jak gracz Battlefielda radzi sobie w. Chodzi mniej o to, że skoro nie gramy tylko w BF-a, to będziemy porównywać jak my przyzwyczajeni do tego, co spotyka nas w Battlefieldzie 3 i 4, jak radzimy sobie w innych FPS-ach, będziemy te gry porównywać. Nie będzie to jakaś seria, która będzie ukazywała się co tydzień, tylko raz na długi czas. Oczywiście będą tu pokazywane gry, z którymi nie mieliśmy wcześniej styczności. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie Counter-Strike GO. Oczywiście z CS-em miałem już jakiś kontakt w przeszłości, jednak było to dawno i nie mogę powiedzieć, żebym tak naprawdę umiał grać. Uznajmy więc, że są to moje pierwsze kontakty z tą grą. Nie chodzi też o to, żeby wyciągać wnioski po pierwszej rundzie, tylko mam przegrane już jakieś 40 godzin, wiem mniej więcej co i jak. No i pierwsze podstawowe pytanie, które widzicie już w tytule, jak sobie radzi gracz Battlefield? Oczywiście tak jak w wypadku większości FPS-ów, takie zasady, których nauczyłem się przede wszystkim na kanałach Tomszar w trójeczce, to jest wychylanie się, kąty, narażenia, sprawdzanie różnych zaułków. Jest to niezmienne, dzięki czemu można to wykorzystywać również w Counter-Strike'u. Zasługę w tym, że ludzie nie leją mnie tutaj tak bardzo, jest dobry matchmaking, który dobiera przeciwników na podstawie wygranych meczy. To jest po co 10 wygranych meczy jest następna ranga. I jak miałem tą pierwszą rangę, na której byli sami początkujący gracze, którzy dopiero co zakupili Counter-Strike'a, czułem się po prostu jak pro, kosiłem ludzi jak szło, miałem nawet serię 11 zabójstw tylko i wyłącznie dzięki temu, czego nauczyłem się w BF-ie i ewentualnie dzięki temu, co widziałem podczas oglądania meczy Counter-Strike'a, bo oglądałem tam na IAM-ie czy też na YouTubie. Coraz trudniej jest, ja jestem dopiero po 21 wygranych meczach turniejowych. Wydaje się, że 21 mecz to mało, jednak chodzi tutaj o ten tryb turniejowy, w którym jeden mecz trwa 30 do 90 minut. Dlatego jak już powiedziałem, jest to jakieś 40 godzin gry, jeszcze chwilę grałem na serwerach społeczności. W tym trybie turniejowym gra się zawsze 5 na 5. Oczywiście tryb typowy dla Counter-Strike'a, czyli trzeba podłożyć bombę na jednym z bomb site'ów. Gra się bardzo dynamicznie, ponieważ każda runda trwa maksymalnie 2 minuty, a mimo to jest to wystarczająco dużo czasu, żeby można było na przykład zamarkować pójście na bombsite A, a później cofnąć się na bombsite B. Nie jest to też tak mało czasu, że trzeba rushować na pałę, po czym wszyscy zostają wybici, jest czas, żeby się zastanowić, przemyśleć i tak dalej, dlatego to mi się bardzo podoba, nie ma tu nigdy nudy. Oczywiście są momenty, w których najczęściej terroryści chwilę przeczekują, nie wychylając się przed wejściem na bombsite, ale poza tym gra jest bardzo, bardzo dynamiczna i bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o strzelanie, to tutaj różnica w porównaniu z BF-em jest bardzo duża. Odrzut kontroluje się o wiele, wiele trudniej. Strzelanie full auto praktycznie nie ma sensu na odległości powyżej 5, może 10 metrów. O wiele większe znaczenie ma tu też celowanie w dane miejsce ciała, to znaczy trafiając kogoś powiedzmy z AK-47 w ciało, trzeba strzelić 3-4 razy, żeby go zabić. Natomiast trafienie w głowę to najczęściej zabójstwo na jeden strzał, chyba że ma hełm zakupiony, to wtedy 2 razy. Jak już wspomniałem, ja jestem dopiero na początku, dlatego nie mam jeszcze meczy wspólnie z ludźmi, którzy strzelają tylko w głowę, mają to bardzo dobrze opanowane, dlatego szczerze mówiąc, najczęściej jeżeli jest czysta walka 1 na 1, to częściej trafiam w głowę przez farta niż przez skilla. Jednak mimo to, że strzelam bardzo źle, i tak dobrze sobie radzę, uważam, że nawet bardzo dobrze sobie radzę, dzięki temu właśnie, że nauczyłem się w BF-ie gry taktycznej, podchodzenia, bronienia i innych różnych rzeczy. W Battlefieldzie 4 pojawiły się co prawda granaty dymne, granat flash, jednak tam wciąż najczęściej używa się granatów zaczepnych różnego typu, ponieważ są one najmocniejsze, można nimi zabijać. Tutaj w Counter-Strike'u znaczenie większe od granatu zaczepnego mają flashe i smoki, natomiast rzadziej zabija się granatami.
Także tutaj pokrótce powiedziałem wam, jak sobie radzę, jak sobie radzi gra w Battlefielda. Teraz chciałbym, abyście wy w komentarzach powiedzieli mi, co sądzicie po pierwsze o tej serii i w jakich grach chcielibyście nas zobaczyć. Oraz co sądzicie ogólnie o Counter-Strike'u, czy jest tu wielu graczy. Czy chcielibyście zobaczyć z tej gry gameplaye, jakie typy, swoje propozycje, cokolwiek, będziemy czytać komentarze, będziemy się nimi sugerować. Tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!